Maruś. Cześć, Jurek. I jak widzimy, niedziela, godzina 10:00, tradycyjnie z post-tortoru. Powiem krótko, elita toruńska wybiera się na trening. To wszystko. Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, zapraszamy w niedzielę na 10:00 tortor. Proszę zobaczyć, ilu nas jest. Thank you.
i tak idzie non stop. Józef, ciut, ciut, ciut! Dobra! W peletonie Tomka Kwiatkowskiego, jeden z najszybszych zawodników, Tomuś, jak forma! Dobra, nie ma potwierdzenia na wyścigach. Nie ma! Kiedy następny wyścig, Tomuś? Za tydzień. Fajnie! Powodzenia! Trzymaj się! Thank you.
Janusza, kogo tu widzę, nie rozpoznaję. Jesteśmy na 55 kilometrze. O, tory! Jest to czołówka, czwórka. Widzę trzech STC. Jeden z Nestle. Po morderczym podjeździe, podjeździe w Gzinie. 58 km. Kierujemy się na Unisław. Do mety mamy za jakieś 35 km, może 40. Za mną duża grupa, mocna. Jest przewaga między pierwszą grupą a drugą, jakieś 400 metrów, ale widzę, że dogonią ich. Dogonią, przechodzą jak przeciąg, zobaczcie. Bardzo duża grupa, silna, mocna. Widzę, Grigorio prowadzi. Tak cały czas, 40-39 idziemy, oni muszą iść jakieś 43 na godzinę. No już zaczęło się wielkie ściganie. Chłopak idzie! W ten sposób zakończyliśmy dzisiejszy trening TTC Nestle. Niedziela od godziny 10 rano wystartowaliśmy spod tortoru. Trzy ciężkie podjazdy i tak to wygląda. No i tu jest zakończenie jak zwykle.